Witam wszystkich bardzo serdecznie i pierwsze pytanie, jakie nasuwa się na początku tego odcinka u każdego z Was. Blay Fox, czy nagrasz FNAF R? Teraz przejdźmy do wstępnego omówienia całej tej aplikacji. Niektórzy mówią, że jest bardzo podobny do Pokémon Go. Moim zdaniem, różnica pomiędzy tymi aplikacjami jest bardzo prosta. Mimo to, że na początku na ekranie możemy zobaczyć miejsce, gdzie się znajdujemy, tak samo jak w Pokémon Go, to w Pokémon Go musimy się fatygować, żeby osiągnąć swoje cele. A we FNAF-ie R zarówno nasze cele, jak i problem przychodzi do nas sam. I jak czasami trzeba naprawdę żmudnie czekać, 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 aż w końcu ktoś się pofatyguje, żeby przejść jakiś dany progres, to jak zaczniemy już rywalizację z animatronikami, to tym więcej mamy tych strajków, których ja niestety nabiłem tylko 4, tym więcej tych strajków mamy, tym większe zainteresowanie animatroników jest wokół naszego domu. Ach, co za ironia, nieprawdaż? Oczywiście podczas rywalizowania z animatronikiem trzeba skupić się na elementach kamery, gdzie są glitche i czasami są bardzo dosyć trudne. Przykładowo przychodzi taki Foxy, który lata od ściany do ściany. To jest naprawdę wielka tragedia. Prawie raz telefon wypadł mi z wrażenia z ręki, jak sparaliżowałem Foxy'ego. Niestety to był mój ostatni raz, kiedy sparaliżowałem tego animatronika. I pomiędzy rywalizacją z animatronikami liczyć, że bateria szybko nam się naładuje na dostateczną ilość, zanim pojawi się kolejny przeciwnik. Głównie jeszcze sam, jak nagrywam ten odcinek, jeszcze nie spotkałem w ogóle ani Springtrapa, ani na przykład takiego Balloon Boya, którego niektórzy spotkali. Bardzo chciałbym go popieścić prądem, ale to moje małe marzenia. W grze pomiędzy turami z animatronikami możemy zbierać tak zwany remnant i mówiąc osobiście, na początku jak ja zacząłem grać tą grę, to ten remnant co chwilę mi pojawiał się i znikał, po prostu bawił się ze mną. Po czasie dopiero zaczęło to jakoś normalnie funkcjonować, bo na początku jak próbowałem zebrać remnant, to musiałem telefon wbijać do ściany. I co? I ch... I nie zbierałem go zazwyczaj wtedy. Tylko po prostu przyklejałem telefon do ściany, a i tak ten remnant nie dosięgałem. Ale później udało mi się tam kilka razy znaleźć ten remnant, czasami nie. I chciałem nagrać właśnie dla was odcinek, jak właśnie zbieram ten remnant, jak go wydaję i tym podobne. Ale niestety moje kilka zajebistych nagrywarek, które chciałem poświęcić, żeby nagrać tę aplikację, niestety odmówiły mi posłuszeństwa i wyłączały się w trakcie gry. W tej aplikacji istnieje też także sklep, w którym, no, Scott się cenił z niektórymi przedmiotami, bo nawet niektóre dodatki kosztują tak dużo, że normalnie nasz portfel przy tym płacze. Ale wracając, można kupować jakieś tam, możemy sobie kupować tam jakieś power-upy i tym podobne. Ja na przykład używam tam takiego power-upa, sobie raz kupiłem i trochę moim zdaniem niepotrzebnie. Tym, że widzimy animatroniki, a nie że mamy znak zapytania na mapie. I że mam to prawdopodobnie przez jakiś ograniczony czas, tak jak prawdopodobnie każdy power-up, który istnieje w tej grze. I istnieje coś takiego jak po prostu wchodzenie w inwentory właśnie z animatronikami, naprawianie ich kondycji, dodawanie im remnantu i zakładanie kostiumów animatroników, które możemy zdobyć w czasie gry. Co ciekawe, przy każdym włączeniu gry screen ładowania za każdym razem będzie inny. Jest tam 6 animatroników i za każdym razem po prostu jest inny animatronik. Muzyka w moim zdaniu w grze jest przekozacka i daje trochę klimatu, ale sam gameplay, kiedy latasz po całym pokoju i wypada ci telefon z rąk, kiedy strzelasz tym porażeniem do każdego z animatroników, to jest moim zdaniem czysta tragedia. Moim zdaniem bardziej Bonnie mnie robił w chu niż inne animatroniki, bo raz na prawo, raz na lewo, a potem ach, znowu chcę przebiegnę na prawo, no i taka była robota, że ja się patrzyłem przed siebie, a animatronik był za mną i taka była robota. I jak ja zdążyłem się zorientować, z której strony on już nie pobiegł bez fejkowania, to już było niestety za późno i właśnie tak raz straciłem 4 strajki z rzędu. Niestety przy kontrolowanym szoku, które możemy dać na animatroniki, też marnujemy duży procent energii. I nie wspominając jeszcze o tym, że animatroniki potrafią nas zmylić swoim podchodzeniem do nas. Ładowanie baterii na początku może wydać się szybciej, bo bateria się odnawia jak sekundy, ale kiedy kilka animatroników stoi pod domem, no to nie masz dużo czasu, żeby naładować tej baterii. W aplikacji możemy stworzyć swój własny profil i zaprosić tam swoich znajomych i możemy porównywać się z wynikami innych graczy. Za pierwszym razem, jak włączamy aplikację, możemy dostać tak zwaną reklamę i taką właśnie podaną reklamę mogliśmy zobaczyć grając na początku w FNAF Simulator, w której w kolorowych barwach jest pokazana pizzeria Freddy'ego Fazbera. That's right! With the Fazbear Funtime Service, you'll never be alone again! It's guaranteed! With our exclusive animatronics, you'll always have someone watching your back! They'll provide you with hours of fun, entertainment, and companionship!
you can't hide from a future of fun. Our special delivery will make you jump with excitement. Subscribe today. Don't miss this opportunity. And remember, we're always watching over you. Dobra, to na tyle, co chciałem powiedzieć o tej aplikacji. Możliwe, że w przyszłości ta aplikacja może się jeszcze trochę bardziej rozwinąć, ale do tego wszystko jeszcze nie wiadomo. Już bardzo dużo osób w internecie próbuje przychodzić i zdobywać nowe rzeczy w tej grze, a ja dopiero niestety, jak ten głupek, zaczynam. Mam nadzieję, że uda mi się dość w końcu nagrać z tego telefonu i wrócić, żebyście mogli obejrzeć, jak właśnie zmagam się z animatronikami. To na tyle, co chciałem wam w tym odcinku przekazać. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. I widzimy się już w następnych odcinkach, więc ja idę paraliżować animatroniki, a wam życzę miłego dnia. Na razie.